Książeczka referendalna. Dzisiaj w przepisach dotyczących kampanii referendalnej mamy wolną Amerykankę. Są dziurawe i nieprzemyślane. Jak to powinno wyglądać w prawdziwej demokracji bezpośredniej? Przed referendum każdy obywatel powinien otrzymać pocztą broszurę informacyjną opracowaną przez niezależny, obiektywny i reprezentujący różne punkty widzenia podmiot. Co powinna zawierać taka książeczka referendalna? Po pierwsze, treść pytań, uzasadnienie wnioskodawców i informacje o tym, w jakim trybie i inaczej wniosek zarządzono referendum. Po drugie, podstawowe informacje o tym, kiedy, gdzie i jak prawidłowo oddać głos. Po trzecie, obiektywną i rzetelną informację o skutkach prawnych decyzji, która zostanie podjęta w głosowaniu. Po czwarte i najważniejsze, w takiej broszurze powinny znaleźć się argumenty wszystkich stron sporu. Należałoby w niej zamieścić argumenty za i przeciw dotyczące każdego z proponowanych pytań. Dodatkowo, przedstawić należy w niej również argumenty tych, którzy uważają, że należy wziąć udział w głosowaniu, jak i tych, którzy wzywają do jego bojkotu lub oddania nieważnego głosu. Brzmi nierealistycznie, a jednak tak właśnie wygląda to w Szwajcarii. Broszury są powszechnie używane, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i napisane prostym językiem. Dzięki temu zaufanie obywateli do referendum jest wysokie, a Szwajcaria jest uważana za wzorcową demokrację bezpośrednią. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak naprawdę powinna wyglądać demokracja bezpośrednia? Śledź nasz kanał na YouTube i profile lub bezpośrednio.pl w innych mediach społecznościowych.